Teraz kładziemy się na plecy, uginamy obie nogi, troszeczkę wyżej. I teraz patrzcie, zakładamy jedną nogę na drugą w ten sposób. Teraz obiema rękami łapiemy się pod kolano nogi, która jest tutaj zgięta. W ten sposób. Teraz robimy taki ruch przyciągnięcia. I w tym momencie rozciąga nam się ta noga, która jest założona na kolano, tak? Tutaj ta tylno-boczna strona uda. I tak samo. Utrzymujemy to napięcie przez około minutę i mamy rozciągnięty mięsień pośladkowy. Spróbuj sobie teraz złapać odwrotnie, na drugą. Bardzo ładnie. I przyciągamy w ten sposób. Robimy teraz taki ruch. Zginamy jedną nóżkę i przenosimy ją na przeciwną stronę ciała. Tak, żeby dotknęła do podłoża. Przeciwną rękę do nogi wyciągamy w zupełnie odwrotnym kierunku, jak najdalej do tyłu. I w tej pozycji tutaj kalina jest bardzo ładnie rozciągnięta, dlatego wykonuję to ćwiczenie perfekcyjnie. W momencie, kiedy będziecie mieli jakieś przykurcze mięśniowe, możecie czuć rozciąganie w tej części ciała. Albo wasze kolano na przykład nie będzie mogło dotknąć do ziemi, albo ręka nie będzie mogła się wyciągnąć maksymalnie do tyłu. Taką pozycję rozciągającą przytrzymujemy sobie też około minuty i później zmieniamy stronę, tak? Zmień sobie stronę i teraz my próbujemy.